Czeski Błąd jest pierwszym filmem, z tego co pamiętam, zrealizowanym na temat lustracji, rozliczeń z najnowszą historią. I to jest bardzo ważny głos, myślę, zarówno dla tamtego kraju, jak i myślę dla nas, Polaków, którzy również mamy z tym do tej pory problem. W Polsce było już kilka prób jakby dotknięcia tej kwestii, natomiast Czesi dopiero zaczynają się z tym filmowo rozprawiać i o dziwo jest to bardzo dojrzała próba dokonana przez wybitnego, jednego z najlepszych czeskich reżyserów młodego pokolenia, Chrzebejka, który był już nominowany do Oscara, ma mnóstwo bardzo dobrych filmów na swoim koncie, no i wydaje się, że tutaj również jakby uniósł ten temat. To jest jakby odwrotność życia na podsłuchu, można powiedzieć, filmu niemieckiego, który również tę tematykę jakoś tam podejmuje, tylko pokazuje jakby, że wszystkie strony mogą wyjść po tych perypetiach wzmocnione, to znaczy istnieje w niemieckim filmie jakaś perspektywa moralnego odnowienia, natomiast Chrzebej pokazuje, że jest wręcz odwrotnie, znaczy wyłożenie z kart na stół i pokazanie, jak się ta historia toczyła naprawdę, kto był winny, jakie grzechy mamy na swoich sumieniach, powoduje całkowitą atrofię więzi, powoduje to, że ludzie mogą sobie spojrzeć wreszcie twarzą w twarz i prosto w oczy, widząc, jakie kłamstwa za tym się ciągnęły, ale z drugiej strony nie są w stanie przemóc niechęci, którą między sobą budują w ten sposób. Jakby te grzechy uniemożliwiają dalsze współżycie. To jest film, który mówi o bezradności tak naprawdę tego, co się dzieje między ludźmi, kiedy prawda wychodzi na jaw. Co więcej, Chrzebek w tym filmie pokazał, że ta historia grzeszna i skrywana przez lata i kłamstwa, które sobie opowiadaliśmy zamiast tego, co było naprawdę, równoważą się w sensie złym ze współczesnymi obyczajowymi grzechami, które społeczeństwo również popełnia. To znaczy dla Chrzebejka nie ma różnicy pomiędzy zdradą w sensie politycznym, jak i zdradą, w sensie cudzołóstwa, w sensie niedotrzymania obietnicy, nie wiem, bycia ze sobą razem w małżeństwie na przykład. To jest kontrowersyjne w tym filmie, ale jednocześnie najciekawsze. Znaczy, Chrzebek jest na tyle odważny, na tyle mądry, aby porównywać sytuację sprzed lat 30 z sytuacją całkiem współczesną, obyczajową i wyciąga z tego bardzo interesujące wnioski. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawie opowiedziana historia właśnie z moralnego punktu widzenia, daleko idąca, jeśli chodzi o stawianie znaków zapytania na współczesnej duchowości, moralności i obyczajowości.